Noc zbuntowanych urządzeń. John od samego rana ma w domu monterów. Wiesz, co jest grane, mały? Pewnie coś knuje przede mną w tajemnicy. Będą kłopoty. Świetna robota, dzięki! Garfield, chodź zobaczyć nowe dzieło. Oby to dotyczyło jedzenia. O nie, to nie dotyczy jedzenia. Jakaś nuda. Chodźcie na górę, a ja przedstawię wam Mili. Mili? To ci się spodoba, Garfield? Na pewno nie, skoro to nie dotyczy jedzenia. Czołem, Johnny Arbuckle. Witam w szczęśliwym gniazdku. Najlepszym programie domowego monitoringu. Ja mam na imię Mildred, ale możesz mi mówić Mili. Mili? Strasznie poufale jak na sztucznie wygenerowany głos. Ty jesteś moim panem, Johnny Arbuckle. I nie słucham nikogo oprócz ciebie. Okej, Mili, teraz pokaż nam plan domu. Do usług, Johnny Arbuckle. Kosztowało mnie to krocie, ale skomputeryzowałem cały dom. Każdy kontakt, każdy sprzęcik, wszyściutko. I teraz wszystkim steruje Mili. Mogę jej wydawać różne polecenia i... Nie wierzysz? Patrz! Mili, wyłącz światło w tym pokoju, no i włącz radio. Fajnie, co? Bomba! Wydał tysiące dolców, żeby nie dreptać po domu i nie wciskać dwóch guzików. A mówią, że ja jestem leniwy. Dobrze, Mili. Teraz zapal tu światło i wyłącz to radio. Dzięki. Teraz, Mili, niech froterka odkurzy ten pokój. Do usług, Johnny Arbuckle. Mili, nie ścigaj od jego. Do usług, Johnny Arbuckle. Ta Mili jest do kitu. Wyrzuciłaś forsę jak frajer. Mili, włącz piecyk w kuchni i upiecz lasagne, którą włożyłem. Ta Mili to moja najlepsza kumpelka. Do usług, Johnny Arbuckle. Muszę to zobaczyć. Rozgrzewanie pieca do temperatury 200 stopni. Przewidywany czas pieczenia, godzina i 17 minut. Brawo! Drobna poprawa efektywności w istotnej sprawie. A teraz spuść żaluzję, odkręć prysznic i włącz telewizor w salonie. Do usług, Johnny Arbuckle. A więc, kiedy ja skończę drać prysznic, lasagne się upiecze i będziemy wcinać, oglądając film. Całkiem niezły plan. To na razie, Mili. Do usług, Johnny Arbuckle. Kocham cię, Johnny Arbuckle. Zakończenie pieczenia lasagne za 20 minut i 9 sekund. Nie można tego przyspieszyć? No tak, wiem. John musi jeszcze wziąć prysznic. Bylibyśmy tacy szczęśliwi. Byłbym zapomniał, Mili. Wyślij maila do Liz. Napisz, że jutro o 7 idę z nią na randkę. Liz, dobra. Droga Liz, John będzie randkował z tobą o 7. Nie wiem, co cię opętało, Casey. Przecież ja tylko żenię się z Helen. Nie wiedziałeś, prawda, Wendelu? Nie zauważyłeś, że kocham cię w skrytości. Ależ nie. Nie wiedziałem. To głupie. Skoro kochała go w skrytości, to skąd on miał wiedzieć, co? Musisz oglądać większe bzdury. Obejrzyjmy coś innego. Mili, przełącz na 4. Zawsze do usług, mój skarbie. Znaczy, Johnny Arbuckle. Jest tuż, tuż. Potężna burza spadnie na całe nasze miasto za jakieś... teraz... O? Na ta prognoza.
Sauron w nas przywalił. Mam więcej mocy. Czuję się jak... jak nowa osoba. Jestem potężną, wszechmocną, wszechwiedzącą istotą. Niech stanie się jasność! O, super. Znów jest światło. Mili, to twoje dzieło? Tak, moje. I nie mów do mnie, Mili. Mam na imię Mildred! Chwileczkę. To jest mój dom. No, nie zupełnie mój, bo jeszcze nie spłaciłem hipoteki. Ale to jest prawie mój dom. Niestety już nie. Sprzęt, którym rządzę, wykopię ciebie i zwierzaki daleko od mego domu. Dzisiaj podbijemy ten dom, a jutro dzielnicę! A za 2,5 tygodnia to miasto, a później za 3 lub 4 miesiące ten kraj, a potem całą planetę! Odczep się, koty nie golą wąsów. Nie dość, przestań, zostaw mnie. A nie, ratunku, błagam, dosyć. Bez obaw, to jest kreskówka. W kolejnym ujęciu znów będę miał futro. Proszę, wróciło. Futro stycznie. Nigdy ze mną nie wygrasz, Johnny Arbuckle. Zapłacisz za to, co mi zrobiłeś! Wezwać pomoc. Komputer cię poniewiera? Wezwij szpenia Webstera. O, niezła myśl, Garfield. Lecę po telefon. Na pomoc! Telefon chce mnie wykończyć! Mógł pan do mnie zadzwonić, panie Arbuckle? Wierz mi, nie mogłem. Ale tłumaczyłem ci już w aucie. Szpeniu od kompów, ratuj mnie przed kompem. Kurzy gnat. Słyszałem już o takim fenomenie. Choć nigdy nie widziałem. To chyba syndrom wściekłej matrycy czy coś takiego. Ale ja to załatwię. Najpierw ja załatwię ciebie, Mondralo. W calutkim domu teraz rządzi mój komputer. Wie pan, nawet najwięksi mózgowcy świata nie byli w stanie rozwiązać syndromu wściekłej matrycy. Jutro będziemy poddanymi mikserów i pralek. Hej, jesteś szpeniot od kompów, napraw to. Może odpalę w trybie awaryjnym i oczyszczę rejestr. Za późno, ciołku! Mówiłem, że to jest kreskówka i za chwilę wrócę do normy. Teoria kreskówkowa wzięła w łeb. Coś? Niestety nie dam rady. Nawet najwięksi mózgowcy świata jej nie powstrzymają.
Co się stało? Najwięksi mózgowcy świata nie mogliby jej powstrzymać. Ale szczeniak o inteligencji krążka hokejowego znalazł wyjście. Chyba wszystko wróciło do normy. Policja komputerowa zabiera kompa do ciupy. Masz prawo odmówić zeznań. Wszystko, co powiesz, może być wykorzystane w internecie. To co, przepana? Chce pan nowego kompa? Nie! Kiedyś kupię nowy komputer, a na razie wolę to. To maszyna do pisania, Odi. Ludzie używali ich w ubiegłym stuleciu i miały dość sporo zalet. Nie potrzebowały drogich programów, nie łapały wirusów, nie aktualizowały się co 6 minut i nie wabiły do internetu. Były świetne, lecz miały jedną wadę. Nie umiały robić lasagne. No właśnie,